Siemano, z tej strony jak zawsze Fisiel, a dzisiaj mam dla Was naprawdę ciekawą i piękną historię na faktach. Na początku jednak pragnę zaprosić Was na mojego Instagrama, ponieważ jak dobijemy tam 15 tysięcy followów, to farbuję sobie włosy na czerwono. Także wbijajcie i followujcie. Zapraszam Was również 1 września do Tauron Areny Kraków na meetup z youtuberami, gdzie oczywiście się pojawię. A linki do biletów i całego wydarzenia znajdziecie w opisie tego filmu. A teraz miłego oglądania. Raimundo Arruda Sobrino żył na ulicach Brazylii przez 35 lat. Aby utrzymać swoje zdrowie psychiczne w dość dobrym stanie, 77-letni były sprzedawca książek i ogrodnik zaczął pisać własne poezje i krótkie opowiadania, wiedząc, że i tak nikt nie będzie ich czytać. Jednak w głębi duszy, jak każdy pisarz, marzył on o dotarciu do szerszej publiki, aby ta mogła inspirować się jego twórczością. Jednak czy ktokolwiek dałby szansę zabłyśnięcia bezdomnemu pisarzowi? Raczej nie. Choć jak wkrótce się okazało, życie może być bardzo zaskakujące. W wieku 23 lat Raimundo przeniósł się z małej wsi, w której się narodził, do São Paulo, w którym, jak sądził, będzie miał większe możliwości rozwoju. Jednak niestety szybko okazało się, że dyktatura zawładnęła Brazylią w latach 70., co spowodowało, że Raimundo został bezdomnym. Nie zważając na słabe warunki i przykre życie, nie zamierzał on jednak stracić swojej największej pasji, jaką było przelewanie swych myśli na papier. Ludzie nigdy nie rozumieli, czemu Raimundo tak silnie pilnował mnóstwa papierów, gdyż nie wiedzieli oni, że zapisywał tam swoje poezje i opowiadania, w które wkładał mnóstwo serca i pasji. Jednak życie tego bezdomnego zmieniło się w roku 2011, kiedy to poznał on kobietę o imieniu Shala. Shala zauważyła bezdomnego siedzącego na ziemi z długopisem w ręce, a wokół niego leżało pełno kartek papieru. Była tak ciekawa tego, co robi Raimundo, że zdecydowała się do niego podejść i zagadać. I tak mijały kolejne dni, kiedy to każdego z nich Shala przystawała na krótką rozmowę z bezdomnym pisarzem. Pewnego razu postanowił on podarować jej jeden ze swoich tekstów. Kobieta była zaskoczona, jakie dzieła tworzy niewyróżniający się z otoczenia bezdomny. Zdecydowała więc się na założenie Raimundo fanpage'a na Facebooku, gdzie szybko uzbierał on ponad 100 tysięcy lajków. Dzięki niesamowitej uprzejmości i dobroci Shali, Raimundo zaczął otrzymywać ogromne wsparcie od swoich fanów, którzy codziennie przynosili mu prezenty, jedzenie czy też pieniądze. Co więcej, wśród obserwatorów znalazł się też dawno zaginiony brat Raimundo, który postanowił znaleźć swe rodzeństwo i mu pomóc. Zaprosił Raimundo do swojego domu, gdzie życie pisarza zmieniło się diametralnie. Po 35 latach spędzonych na ulicy, życie tego niesamowicie kreatywnego i utalentowanego mężczyzny w końcu było spokojne i udane. Po wielu latach był on w stanie normalnie się umyć, zjeść, ogolić, co wcześniej było dla niego niesamowitym luksusem. Obecnie Raimundo żyje tak, jak od zawsze powinien, a to wszystko dzięki przypadkowemu spotkaniu z Shalą. A czy wy znacie równie ciekawą bezdomną osobę? Koniecznie dajcie mi znać w komentarzu. W opisie znajdziecie link do fanpage'a Raimundo, gdzie stale wrzuca on filmiki i swoje najnowsze teksty. Nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę, jeśli film Wam się spodobał, a także o subskrypcji mojego kanału, aby nie ominęły Was przyszłe, równie ciekawe materiały. Miłego dnia, trzymajcie się, hej!